Jesteśmy Gosia i Jasia z Tuczytam i dzisiaj przygotowałyśmy dla Was plażowy tag. Jak widzicie, albo nie, to jesteśmy na plaży, za nami jest morze, więc jest to dobra okazja, żeby powiedzieć Wam o kilku książkach, które w jakiś sposób z plażą i morzem nam się kojarzą, ale może nie tylko. Pierwsza kategoria to bikini, czyli książka, z którą wstydziłeś się pokazać. Takie najbardziej wstydliwie wyglądające książki to były najczęściej książki, które ja chciałam pokazywać i tak trochę sobie żartować z tego, jakie one mają okładki. Ale mogłabym tutaj wybrać całą serię Eleny Ferrante, poczynając od Genialnej Przyjaciółki, dlatego że są to książki, które zdecydowanie wyglądają jak romanse. I jeszcze tytuły również mają takie, które zupełnie nie sugerują, jaki to jest typ literatury. I faktycznie, czytając je w autobusie, można być posądzonym o bycie wielbicielką romansów, więc Genialna Przyjaciółka Eleny Ferrante. Dobra książka. Dobra książka, tak. No ja też pójdę w romanse, tylko u mnie jest jeszcze bardziej bezpośrednie nawiązanie, bo książka, z którą ja trochę się wstydziłam wychodzić do ludzi, to była książka Romans Wszechczasów Joanny Chmielewskiej i to jest kryminał, zresztą bardzo zabawny, więc to jest książka humorystyczna z wątkiem kryminalnym, ale no na okładce ogromny napis Romans Wszechczasów, a że czytałam ją w liceum, to cała moja klasa ze mnie się śmiała, że czytam literaturę bardzo niskich lotów. Druga kategoria to jest Piasek w majtkach, czyli nieprzyjemna książka. U mnie taką książką powodującą lekkie uczucie dyskomfortu była Droga McCarthy'ego, którą czytałam niedawno, bo jest to książka, która budzi niepokój i podczas której naprawdę bardzo chciałam ją skończyć jak najszybciej. Przeczytałam ją zresztą chyba w 2 dni. Bo bardzo niepokoiłam się losem bohaterów, a poza tym jest to taka książka, która jednak zmusza do myślenia, ale do myślenia o świecie i o tym, jak ten świat się może skończyć i że być może za chwilę się skończy. Więc jest to zdecydowanie książka, która budzi taki niepokój, powoduje uczucie dyskomfortu podczas czytania i zostaje też na dłużej z tym uczuciem dyskomfortu. Jest jak piasek w majtkach po prostu. No to ja mam 2 pomysły. Pierwszy pomysł to jest reportaż Białystok, Biała Siła, Czarna Śmierć, Biała Śmierć. Białystok, tytuł pojawi się gdzieś tutaj. To była książka, która powodowała u mnie poczucie dyskomfortu, dlatego że mówiła no, o nas, o Polakach, którzy nie bardzo umieją się zachować w kontakcie z obcą kulturą, z kimś, kto nie jest taki sam jak oni. I pamiętam, że czytałam tę książkę bardzo długo właśnie dlatego, że bardzo nieprzyjemnie było mi ją czytać. A druga książka, którą polecam bardzo, która powoduje duże uczucie dyskomfortu i jest nieprzyjemna, to nie jest lekka lektura, to jest Pianistka Elfriede Jelinek, jedna z moich ulubionych książek. Przyłączam się. Elfriede Jelinek w każdej wersji powoduje dyskomfort, ale warto ją czytać. Trzecia kategoria, tłumy na plaży, czyli książka, którą czytają wszyscy. Ja taką książką, którą czytają wszyscy i ja też ją przeczytałam, dlatego że czytają ją wszyscy, no to był Dwór Cierni i Róż Sary J. Maas. Wypowiadałam się na temat tej książki w podsumowaniu, zupełnie nie rozumiem fenomenu, bo czasami jest tak, że jakaś książka jest popularna i jestem w stanie stwierdzić dlaczego, nawet jeżeli to nie jest mój typ literatury. Tak w przypadku tej książki po prostu nie wiem, na czym polega jej popularność. Mam wrażenie, że została jakoś wypromowana po prostu sztucznie i napędzone zostało to całe zainteresowanie nią. Także to jest taka książka, którą przeczytałam, wszyscy czytają, a mnie się nie podobała. No u mnie to jest książka autora, którego wszyscy czytają, bo nie wiem, czy akurat ta książka to jest ta najpopularniejsza, właściwie nawet wiem, że nie jest, bo najpopularniejsza jest Metro 33, a ja w tej chwili czytam Futurę pana Gluchowskiego i podoba mi się ta książka ze względu na to, jak zbudowany jest w niej świat. To jest książka o tym, że ludzie wynaleźli lek i wszyscy są nieśmiertelni, więc nie może się rodzić więcej dzieci, ponieważ nastąpi przeludnienie. I sam ten pomysł jest w książce świetny, tylko że niestety później cała uwaga czytelnika jest skupiona na wątku romansowym, który troszkę jakby spłyca tę powieść. No ale zobaczymy, dokąd to wszystko dojdzie, bo jestem dopiero w połowie. Następna kategoria, Babki z piasku, czyli wakacyjna lektura. Ja miałam bardzo dużo takich wakacyjnych lektur i książek, do których w ogóle wracałam w wakacje, żeby czytać je po raz kolejny. I tutaj wymienię książkę, która mi się kojarzy z wakacyjną przygodą, zwiedzaniem nowych miejsc, czyli całą serię o panu samochodziku autorstwa Nienackiego.
Uwielbiałam te książki, bo było w nich bardzo dużo tajemnic związanych z historią i sprawiało to wrażenie, że każdy może znaleźć jakiś skarb, zwiedzając stary zamek. Więc jest to bardzo wakacyjna książka, bo zachęca do tego, żeby eksplorować, żeby poszukiwać i myślę, że nawet chętnie bym wróciła i coś sobie jeszcze przeczytała, bo słabo pamiętam. Poza tym to się zwykle działo podczas wakacji, bo to byli harcerze, to był czas na jakieś wyjazdy, więc zdecydowanie taką wakacyjną książką z dzieciństwa jest dla mnie Pan Samochodzik. No, ja ukradłam trochę twoją książkę. Bo ja mam ich bardzo dużo, ja wszystko czytałam w wakacje. No właśnie, ja byłam takim dzieckiem, które niespecjalnie czytało w wakacje, raczej biegało, zwiedzało i tak dalej. I po tym wszystkim było tak zmęczone, że już raczej nie sięgało po książkę. Ale taka książka, która kojarzy mi się zdecydowanie z wakacjami, to jest Mikołajek, cała jego seria, szczególnie wakacje tak. Mikołajka. No, Mikołajek nie starzeje się w ogóle. I on jest wspaniały i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. I Mikołajka na wakacjach zdecydowanie polecamy na wakacje. A teraz jeszcze przyszło mi do głowy, że ja z tych książek takich, które czytałam w wakacje, to mogę wymienić serię Straszna Historia. Bo ja te książki zwykle czytałam w okresie wakacyjnym. Ja je w ogóle kupowałam w wakacje na wyjazdach w kioskach. Straszna Historia, to był Terry Dery był autorem. Jest. Bardzo śmieszne, dużo ciekawostek historycznych i pamiętam, że kiedyś udało mi się zagiąć moją panią od historii w podstawówce. Morska fala, czyli książka, która cię zaskoczyła albo na którą nie byłeś przygotowany. U mnie to jest książka Woda dla słoni i ta książka zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, bo spodziewałam się romansu bardzo lekkiego, infantylnego, po prostu dziejącego się w cyrku, a dostałam książkę, która bardzo ciekawe informacje na temat życia ludzi w cyrku przedstawiała, od artystów aż po dyrektorów i jakie relacje między ludźmi tam zachodzą. Oczywiście ona się skupia na wątku romansowym mocno i jest to lektura mało wymagająca, ale naprawdę można z niej sporo informacji wyłuskać na temat takich cyrków, które jeździły po całym świecie, po Stanach Zjednoczonych. Ja mam taką książkę, na którą właśnie nie byłam przygotowana i jest to Pod skórą Fabera, którą to książkę przeczytałam z polecenia mojego kolegi i ja trochę nie mogę powiedzieć, dlaczego ta książka wywołała u mnie reakcję taką, jaką wywołała, ale mnie ta książka odrzuciła. Mnie się ona strasznie nie podobała. Ja byłam wściekła po przeczytaniu tej książki. Ja miałam pretensje do tego mojego nieszczęsnego kolegi, że on mi tę książkę pożyczył. I jest to ciekawe, dlatego że ja uwielbiam Michela Fabera i wszystkie następne książki, które czytałam, bardzo mi się podobały, więc mam taki plan na naprawdę najbliższy czas, żeby wrócić do tej książki i zobaczyć, jak odebrałabym ją teraz, bo jest to książka, która była dla mnie zupełnie wstrząsająca i ja po prostu nie byłam w stanie się zgodzić na to, co się tam działo. Bardzo wam tę książkę polecam, bo to jest taki eksperyment. Ona się albo bardzo podoba, albo bardzo nie podoba. I ja naprawdę nie mogę wam powiedzieć dlaczego, dlatego że jest to książka oparta na tajemnicy, ale nie czytajcie nic o niej, po prostu weźcie ją, ona nie jest długa i przeczytajcie. Ja też niedługo przeczytam i myślę, że coś więcej wam na ten temat powiem, bo jest to takie doświadczenie czytelnicze, które wywarło na mnie duże wrażenie, chociaż czytałam ją już dobre kilka lat temu. Kolejna kategoria to jest parawan, czyli książka, która daje poczucie bezpieczeństwa. U mnie to jest książka, która spowodowała, że wróciłam do czytania i można powiedzieć, że tak długofalowo ona spowodowała powstanie naszego kanału, bo jak ja wróciłam do czytania, zaczęłam oglądać booktuby, powiedziałam o tym Gosi, Gosia stwierdziła tak, zakładamy kanał, też będziemy mówić o książkach, więc dzięki tej książce jesteśmy możliwe, tutaj. Że jesteśmy tutaj. I to jest Obca Diany Gabaldon. Ja tę książkę czytałam w bardzo nieodpowiednim momencie, bo wtedy, kiedy powinnam pracować najciężej, najintensywniej. I po prostu ta książka mnie pochłonęła całkowicie. Nie jest to ambitna lektura, ale czyta się to świetnie. I to jest taka książka, którą można polecić na wakacje, bo ona jest naprawdę świetna, właśnie taka relaksująca. U mnie taką książką, która naprawdę dała mi takie poczucie komfortu, bezpieczeństwa, była książka Zdobywam zamek, Dodgy Smith. I to jest książka, która, mimo że czytałam ją po raz pierwszy w zeszłym roku, sprawiała wrażenie, jakbym wracała do jakiejś lektury z dzieciństwa, sprzed lat. Jest to książka, która po prostu ma tak przyjemną, miłą atmosferę. Opowiada historię
dwóch sióstr, które mieszkają w zrujnowanym zamku, który kiedyś nieopatrznie kupił ich ojciec. I jest to taka historia trochę romansowa, trochę historia o dojrzewaniu, ale to, co mi się w niej podoba, to to, że wszyscy bohaterowie, nawet ci, którzy gdzieś tam nam się ich wybory nie podobają, oni wszyscy są w porządku. Nie ma tam żadnego takiego czarnego charakteru. Wszystko to jest takie ciepłe i przyjemne. Bardzo polecam, właśnie na wakacje zdobywam zamek. Ostatnia kategoria to morska lektura, czyli książka nadająca się nad morze albo mówiąca o morzu. Ja co prawda ostatnio już mówiłam o tej książce sporo, ale wspomnę o niej jeszcze raz. Czyli Na wodach północy Iana Maguire'a i to jest książka opowiadająca o statku wielorybniczym, który wyrusza w rejs i dzieją się na tym statku różne nieprzyjemne rzeczy, jakieś morderstwo, ale nie jest to kryminał. I jest to książka, która naprawdę jest bardzo morska. Jeżeli ktoś ma ochotę poczytać o morzu, to jak najbardziej polecam i ja uważam, że jest niezła i będę się tego trzymać i będę to podkreślać, bo mnie się ta książka podobała. No to ja mam Życie Pi, które zresztą czytałyśmy na morzu. Tak. Czytałyśmy tę książkę będąc na rejsie, na statku i wspaniale się wpisała w klimat naszej podróży. No, jak wszyscy chyba już wiedzą, jest to książka o spędzaniu czasu z tygrysem na łódce na pełnym morzu. I świetnie się czyta, zwłaszcza te fragmenty, które mówią o tym, co się na tej łódce znajduje, w jaki sposób w ogóle spędzić, jak przeżyć na łódce, kiedy nie mamy wielu rzeczy ze sobą, które zwykle są nam potrzebne. Świetna książka na morze. I to już wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj. Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy Was do którejś z lektur, bo chyba wszystkie polecamy. Nie, wszystkie? Nie wszystkie. Większość polecamy, cofnijcie sobie, których nie. Zachęcamy Was do robienia podobnych tagów, może związanych z Waszym miejscem pobytu na wakacjach. U nas to akurat jest plaża w tej chwili, więc plaża nas zainspirowała. Podajcie może swoje propozycje w komentarzach, albo stwórzcie podobny tag. Albo zróbcie ten. Albo zachęcamy. Jak zwykle zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, obserwowania nas na Facebooku, tam można zobaczyć nasze plażowe zdjęcia. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Noga mi zdrętwiała. Cześć, z tej strony Asia Studio.